W obozie krakowskim, mimo licznych awantur i nieporozumień, doszło do kompromisu. Wraz z wprowadzeniem Strusia do nowego lokum rozpoczęto telefoniczną ofensywę w celu odzyskania majorskiego mandżuru i Audi najnowszego rzęcha ze szkolnej 17 oraz 700 zł Moniki, które Szczurołapka pożyczyła Krzysiowi jeszcze przed napadem bandy Czerwonego Kapturka i których oczywiście już nigdy więcej miała nie zobaczyć. Ekipa z Białego w składzie Krzysiek i Fiodor ma dzięki temu samonakręcający się content, który wychodzi całkowicie po ich myśli. Bo gdy Ruda jako adwokat ochotnik wychodzącego z siebie suchotnika próbuje się sprzeczać z Kononem, to ten po prostu sprowadza ją szybciutko wraz z całą rozmową do swojego poziomu, a następnie miażdżąco wygrywa przewagą doświadczenia, przez co ekipa krakowska przegrywa, wychodząc na stronę zdesperowaną, przegraną i totalnie zagiętą, która w zasadzie już nie ma pomysłu, jak mogłaby osiągnąć swoje cele. Gdy uwaga widzów skupiona jest na telefonicznych pojedynkach międzymiastowych, Meksyk niepostrzeżenie rozpoczyna kolejne duże zmiany w swoim życiu, które wpłyną formalnie i realnie na całe uniwersum. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2019. Tego dnia furorę zrobiły też najnowsze materiały Meksyka, gdzie pada stwierdzenie, gdy jeszcze mieszkałem na Boboli. Widzowie nie wiedzieli, jak dalej toczą się losy Meksyka, który również na tym etapie raczej szukał anonimowości i z jednej strony sugerował, że coś tam się w życiu zmieniło, ale nie chciał powiedzieć co. W sumie wcześniej, jak mieszkał na Boboli, to poznał, że się tak wyrażę, jakie są plusy i minusy, kiedy cała Polska zna twój adres. W momencie, gdy rozpoczął nowe życie, porzucając dekumenelski los, postanowił drugi raz nie popełniać tego błędu i zachować swój adres domu dla siebie. Na wykopie użytkownicy obstawiają przytoczone poniżej wersje. 1. Dostał mieszkanie w zamian za działkę na Boboli. 2. Musiał się wyprowadzić od matki przez nakaz sądowy za paragraf 207 i wynajął jakiś kąt. 3. Zodiak zapłacił Baśce i Meksykowi za posiadłość, bo śmierdziało z wychodka, jak ludzie parkowali. Dlatego się przeprowadzili, a działka zostanie zaorana i Zodiak będzie na niej hodował organiczne ziemniaki. 4. On lub matka dostał mieszkanie w zamian za działkę na Boboli. Bezsensowna jest teoria o tym, że wynajmują coś wspólnie z swoją suwą, bo ona ma w miarę spoko mieszkanie. Poza tym mówił, że matki nie zostawi. Swoją drogą ciekawe, co zrobi z tym swoim psem, jeśli faktycznie mieszkać będą w bloku. Znam historię, gdzie ludzie podczas wyprowadzki pozbywali się zwierząt. Wytknięto też, że jeśli Meksyk wyprowadził się sam bez mamy, to jest to niespójne z jego obawami wobec zalecenia sądowego trzymania się od mamy na 150 metrów, bo kto będzie jej kosił trawę, pomagał, odśnieżał itd. i czy to będzie pani prokurator. Powoli wypływają jakieś zdjęcia z mieszkania, pod którymi trwają rozważania, czy to nie jest jakieś miejsce izolacji od mamy i czy widać na nich jakieś rzeczy seniorki Andrzejewskiej. Cytat: te drzwi zewnętrzne, które pokazał Jarek Meksykanin, są zastanawiające. Wyglądają niewiele solidniej od zwykłych drzwi pokojowych i to są drzwi dość starego typu. Nie jest to na pewno nowe mieszkanie deweloperskie, jak niektórzy pisali. Nawet w starszych blokach spotykane są lepsze drzwi. Może to jakieś mieszkanie socjalne, albo jakiś hotel robotniczy, czy coś w tym stylu. Sugerowano też, że psa i kota andrzejewscy wywalili podczas przeprowadzki, co było nieprawdą. Zwierzęta pojawiły się okazjonalnie w tle podczas nagrań z mieszkania. Kanał Szkolna na Celowniku wrzuca wycinek filmu sprzed dni, kiedy Ruda po harcach z Gachem
i przygodach z kotem nie mogła wejść do mieszkania, bo major w akcie zemsty udawał, że kima i zamknął drzwi na klucz. Ja nic nie słyszałam, jak pukałaś. Ja nie pukałam, tylko ja drzwi rozjebywam tu. Jak nic nie było słychać. A ja słychać. Sobie pomyślałam wtedy, Suchodolski by wiedział, jak to otworzyć. Jak otworzyć? Ja nie wiem, podobno masz sposoby swoje. Jak? Ja żadnych sposobów nie mam. No. I tak to jest właśnie. W tym fragmencie nasza uwaga skupiana jest na sugestii dotyczącej przeszłości majora, w której dokonywał kradzieży i włamań. Oczywiście nie zawsze skutecznie, bo był wielokrotnie łapany i osadzany. Ostatni najcięższy wyrok był związany oczywiście z rzekomym pobiciem białoruskiego milicjanta na bazarze, którego Suchy z kolegami, według oczywiście tylko jego stwierdzeń, próbowali scharaczować, ale nie zapominajmy, że wcześniej miał też wpadki za jakieś drobniejsze incydenty i to już za dzieciaka. Widzowie namierzyli numery rejestracyjne samochodu Moniki, a konkretnie samochodu, którym Monika się poruszała, żeby była jasność, dzięki czemu sprawdzili, czym jeździ oraz czy samochód podczas wycieczki do Oświęcimia był ubezpieczony. Ku rozczarowaniu dociekliwych, Toyota Corolla była tego dnia ubezpieczona w PZU, więc nie było okazji do złożenia nie donosu, lecz zawiadomienia. Dzień wycieczki do Oświęcimia był o tyle ciekawy, że tego dnia Paweł jechał odwiedzić majora w Krakowie, a Monika na bieżąco zmieniała lokalizację i powody. Dlaczego jednak nie mogą się spotkać? Po zasypaniu wyjazdu i unieruchomieniu w ten sposób Audi, pozycja negocjacyjna, a raczej szantażowa, konona w sprawie wymuszenia oddania Audi za zmyślone długi, umacnia się, więc i kwota mlecznego roszczenia wzrasta o 1-0. Prawnik, mecenas, adwokat Monika podejmuje twarde negocjacje. W ramach wojny totalnej Konon chce dojechać już wszystkich, grozi m.in. podaniem na wizji numeru Sławka, gdyż zapewne nie może mu wybaczyć majorskiego leasingu do wadowic, w których sam bardzo przecież chciał się znaleźć. Bardzo ciekawe, że chwilę po tym oświadczeniu Monika dzwoni i pyta Krzyśka, czy Sławek opłaca mu internet, sugerując, że jeśli Mekołak poda numer Sławka, to ten przestanie go opłacać i internet zniknie natychmiast. Co mówisz? No właśnie, ty się opamiętaj się, kobieto, bo jest nagrane teczka, jak mnie... Śmiechu warte, kobieto, zamknij się lepiej, bo śmiech, wiesz, ja nie chcę, żeby z tobą rozmawiać. Bywaj sobie. Na trójkę zgłosili. Nie zgłasza. Ja pokażę tylko pismo na trójkę, napiszę i co żeby, wiesz, major pozostaje i tak dalej. Do komendantki. Pan komendantka rozpatrzy. Krzysiu, widzę, że po prostu jest afera. No, Monika. Ja na twoim miejscu wziąłbym te ciuchy majora i wystawił za płot. Ja napiszę pismo, zaraz do komendy. Czyli pismo pogania pismo. Trójkę? No. Wiesz? Krzysztof, mogę zapalić? No, bez pytania. Tak. Ja zawsze mogę? Możesz. Dla mnie popielniczka zawsze jest otwarta. Tak. Ty chcesz jednego, bo się wkurwisz. Może jednego zapal? Naj. Nie? Nie. To ile ma... To dobra, powiedz jeszcze raz, bo ludzie już się gubią, nie wiedzą. Ile dłużny major jest dla ciebie? 4000 czy 40 000? Jak znajdę te dokumenty, wszystko powiem wtedy. Bo ty zapisywałeś ile? Nie, facet napisał. Praca prawna. Ale dziś około ilu? 40 tysięcy gdzieś, nie? Ja znajdę w teczce i odczytam całe. Ale Audi i tak nie wyjedzie, bo zasypane węglem. Audi i tak nie wyjedzie, bo zasypane. A jak wyjedzie? A jak kierowcy nie ma? Sławek nie przyjedzie. A niech to przyjedzie. On nie ma wstępu. On cudzy. Jak przyjedzie, posłucham pana. O co chodzi?
Bo samochód. Do widzenia. Co pan chcesz napaść na mnie? Ale on nie przyjedzie, bo on się boi. Co pan chcesz napaść na mnie? Teraz będzie policja. Zdjęcie zrobię nagrym na kamerze i jego mordę i koniec. Bo pod swoje pozycje mam prawo ciebie nagrać. No tak no. I samochód nagrać. Tak się nie robi, Krzysiek. Bo Majer powiedział raz. Opisz mieszkanie na mnie i na Moniczkę. O tak opowiedział? Tak. A mówię, co? Na kogo? Na mnie i na Moniczkę. Ale że nawet by na filmach, których płakałeś, zobaczyliby, że płaczesz, żeby ci nie dokuczali, nie? Czy ty musisz zapłakać, żeby ci nie dokuczali? Najwyżej, bo one na kranę. Widzisz, co powiedziałam? To tobie nie obchodzi, gdzie my chlamy. Z Majorem, widzisz? Widzę. A ja wszystko piszę zaraz. Sławka, podam telefon, wszystko. Bierz. Ja mam odebrać? Tak. Bo ja nie będę odbierać. Powiedz, że ja nie chcę z nią rozmawiać. Dobra. Halo? Dzień dobry, poproszę o pana Krzysztofa Kanonowicza. Ale Krzysztof się nie nazywa Kanonowicz, tylko Kononowicz. Kondonowicz? No nie mów tak brzydko, bo teraz obrażasz kandydata na prezydenta. Pan Krzysztof Kononowicz. Ale przecież ja nie wiem, jak naprawdę to nazwisko brzmi. Ja żadnych dokumentów nie widziałam nigdy. To... Ja mam takie jedno pytanie jeszcze do pana Krzysztofa. Tak. A pan Krzysztof jest tam? Jest, słucha. Panie Krzysztofie, czy jest to prawda, że Sławek z Bielska Białej opłaca panu internet? Co? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Czy to prawda, że... Czy to prawda, że Major opłaca internet? Nie Major, Sławek. A Sławek, że Sławek opłaca internet. Sławek! A Sławek, tak? Czy to jest prawda? Ty no, zobacz Monika, jacy fani, co? Naprawdę, zobacz, no jacy psychofani, żeby jeszcze internet opłacać, nie? No ale ja wiem to z pierwszej ręki. No ja wiem, że ci Sławek powiedział, no. Opłaca internet. Przepraszam bardzo, Moniko. Powiem tobie tak. A Majora Sławek nie opłaca? Proszę? Powtórz jej. Krzysiu mówi, czy Majora Sławek nie opłaca. Ale Sławek... Ale, male! I bale! A to też twój przyjaciel? Słucham? Czy Sławek to jest przyjaciel Krzyśka? Żeby mu on internet opłacał. Krzysiek mówi, że nie zna kogoś takiego jak Sławek. Aha, nie zna. No nie. To będzie ciachpa i będzie po internecie, jak nie zna. No to super, no. No i wtedy czyny. Ale co ty? Ale co ty, straszysz Krzysia? Krzysiu ma tylu fanów, że ktoś mu zapłaci za internet. No, a ja daję teraz jeszcze Majora, żeby on może do Krzyśka chciał coś powiedzieć. Dobra, no. To odda ten samochód. Krzysiek powiedział, że nie odda. Da. Jak nie? Jak jest faktura? Krzysiek, oddasz czy nie? Ale co? Samochód. Nie. Ja kupiłem ten samochód. Niech nie myśli. On nie idzie. Jak spłaci mieszkanie, wtedy zapłaci za długi, 4,5 lata wtedy... Krzysiek powiedział, że jak spłacisz mieszkanie za 4,5 lata, to wtedy ci odda samochód. A nie, to będą obrożeń. Powiedz tak. Dobra, ja ci dam Krzyśka, bo ja nie chcę tutaj pośredniczyć w rozmowie. Nie. Krzysiek powiedział... Nie chcę z nim rozmawiać, bo mnie serce boli. Krzysiek powiedział, że nie chce rozmawiać z tobą, bo go serce boli. A on mówi, że ci życie uratował. Krzysiek. Co? On mówi, że ci życie uratował. Nie on uratował, tylko Paweł. Paweł uratował mnie, a nie on. Niech... Przepraszam bardzo, że ty zadzwoniłeś do Pawła, to tak, ale do ciebie, jak ty zadzwonisz na pogotowie, to nie chcieli z tobą nawet rozmawiać, wiesz? Bo ciebie znają dobrze na pogotowiu. Wiesz o tym? Bardzo ciebie znają, jak malutkiego pępuśka. Jak malutkiego pępuśka znają, wiesz? Tylko przyjeżdżają, a Major, wiemy tego Majora. Jedziemy po jego! Siadaj, Majorze! I gdzie, kurczę, ostatnio, co jak byłeś z lasu, jak ja dzwoniłem i pat to był? Gdzie karta informacyjna? Wyszłeś, porwałeś! Gdzie jest? Powiedz, Majorku, przyznaj się! Przyznaj się najlepiej! Wiesz co? Bo ja nie chcę z tobą rozmawiać! Wiesz?
Jaki znowu? Wiesz o tym i przedtem nie straszyć, bo jest złożony do sądu okręgowego, rejonowego jest, żeby założyli cię, dla ciebie na nóżkę ombrożę. Będziesz chodzić jak hał, hał, hał. Budki starą miał. Zbuduj mnie budkę, bo ja starą budkę mam. Z Moniczką. A kochaj sobie nie tylko dzień i noc. Kota, powiedz kota. Kochaj, kochaj ją. Ja ciebie kocham, kochanie, jak łapuchę z grochem. Zapytaj się, czy już dała podtrzymać. A dała podtrzymać? A dała podtrzymać? A dała podtrzymać? Nie, mnie to interesuje. A kiedy ślub będzie? A kiedy ślub było? Przed ślubem ślub. Przed ślubem ślub. A później ślub. I ty nosisz, i ty na piersiach nosisz krzyżyk. Wiesz co, zdejmij ten krzyżyk i łańcuszek, bo śmiechu warte, wiesz? Wiesz, śmiechu warte. Śmiech ty kościelnego ślubu nie weźmiesz. Wiesz o tym z nią? Nie weźmiesz, bo ona jest rozwódka. A wiesz, rozwódku nie można brać ślubu kościelnego? A ja napiszę i do cywilnego i nie weźmiesz. Powiedz, że on przysięgi nie umie powiedzieć. Wiesz? Nie weźmiesz nawet. Nawet przysięgi nie będzie. Ja zajadę do kierownika ślubu w Krakowie, opowiem wszystko jak podrobnemu i kierownik powie do widzenia. I jeszcze kilka najlepszych momentów węglowego lajta. No dobra, no i co? Major wie o węglu czy nie? Wie major o węglu wszystko. Wiaduje, że nie może wyjechać Audi. Bo jest zasypana. No i trochę tył uszkodzony. Tył uszkodzony? Czemu? Bo kierowca nie zauważył i węglem sypnął. Sypnął na Audi, tak? Nie dużo, ale sypnął. To majora chwyci kurorze. Na pewno chwyci, jak wróci. Ale co tu? Przecież ja niewinny. Ale co się stało? Kierowca niewinny, od razu powiem. Co, że węglem uszkodził twój samochód? Krzysiek, to już przecież węglem uszkodził twój samochód. To co to? Nie mój, tylko majora. A, to majora samochód. Ja już myślałem, że twój. Nie, Audi. To Audi nie jest też twoje? Audi jest moje i mój samochód uszkodził. Ale ja mu daruję dla kierowcy. O, rozumiem. Bo akurat nie wiadomo, przywiózł tak, węgiel. Wiadomo co. I przywiózł węgielek. Bardzo dobry, ładny. No dobra, Krzysiu, ale co z Audi, tak ogólnie rzecz biorąc? Co z tym Audi będzie moje. Ze względu na te zadłużenie przez... Ze względu... I jest lampy. Zabiorę. Kamery, nie kamery. Od majora. Zegarki pozabieram. Wszystko? Tak. Ochołocze jego doszczętne. Doszczętnie? Tak. A ten, a ta pojedzie... I majorek będzie miał tą. Ombrożę. No a te wszystkie rzeczy majora, co z nimi zrobisz? Bo już widzę, pudła przygotowałeś. Przepraszam. To napakowanie bardzo. Te pudła? Przepraszam bardzo. Nie, te pudło nie napakowanie, to jest pudło dla mnie. Na dokumenty te. Aha. A tamte jego rzeczy, ubrania, no. Pudło i niech zabiera. Wszystko co, zostanie po prostu... Śmierdzące. Aha, ale wszystko zostanie... Ja nie chcę jego wąchać. Aha. Nie chcę, ani kurtek, ani plecaków. Pamiętaj, że takie wąchanie, przebywanie w takim towarzystwie, Krzysztof, to też się człowiek zatruwa. Wiem. A każde pół litra nitra to jeden rok mniej życia. Wiem. A wiesz, jak życie leci? Pamiętasz? Wiem. Niby już jesteś 25 lat na bezrobocie, a jak to zleciało? O tak o. O tak o. Tak czy nie? Tak. No. Z kim, Krzysiu, Wigilię spędzisz? Sam. Nie, no ja we wtorek rano przyjadę do ciebie. A. Połamać z tobą, się. Połamać się opłatkiem. Z Meksykanem. Teraz. Z majorem. Z majorem nie. A, z majorem nie, zapomniałem. Nie podejdę nawet. Nie ma bata. Nie ma. Nie ma. Ale Krzysiu, ty na przykład powiedz mi, ty nie sądzisz na przykład, że tak jak ciebie zapytam, tak wiesz, tak profesjonalnie, nie? No. Tak się zastanów sam w sobie, nie? No. Powiedz mi, czy ty tak sam w sobie mentalnie nie odczułeś, że czujesz się takim wolniejszym człowiekiem? Tak, poczekaj, Krzysiu, takim wolniejszym człowiekiem, takim docenionym, takim... Takim, że wiesz, że nie jesteś od kogoś zależny, że poczekaj, że się nie skończyłem, że i lajta zrobiłeś, i pieniążki zostaną wypłacone, i węgiel przywieźli, a z majorem same problemy.
Weź ty się wypowiedz na ten temat, Krzysiu. Chcę odpowiedzieć. Czuję się wolniejszy, czuję się radośniejszy, weselszy, że mam węgiel, że do mnie ludzie przychodzą, że w domu nie śmierdzi rozpuchę. No nie śmierdzi teraz. Że przyszedł Meksykan ostatnio, mówi, kurczę, od ciebie pachnie, a nie śmierdzi. W domu nie śmierdzi. A Krzysiek, ty się codziennie myjesz, to jak ma śmierdzić? I powiem tak, szanowny państwo, kochani moi. Ręce czyste czy brudne pokaż? Brudne, ale... Pokaż. Ale umyję, bo węgiel robiłem. Węgiel ciągałem i narzucałem tą brudę i podkładałem w piecu. Zaraz znowu będę podkładać. No i słuchaj, Krzysiu, co? Czujesz się tak po prostu, że nie musisz być od niego zależny? Nie muszę być od nikogo zależny. Sam sobą dyryguję życiem. Chcę to napicie maślanki, chcę to mleczkę się napiję. Chcę to herbatkę odchudzającą. Tak, czy z cukrem, czy bez. Nawet piję swoje lekarstwo piję codziennie, 3 razy dziennie, rano, wieczorem i... Rano, w obiad i wieczorem, przepraszam. Rano, w obiad i wieczorem, 3 razy dzień. No cześć. Halo. No cześć. No cześć, cześć, co tam? Zawalił, ja ci powiem do niego, że się dzwoniłem na trójkę, powiedzieli, że proszę przyjechać. No. On tak zrobił, że po prostu to proszę zadzwonić na 112. No. Ekipa przyjedzie i oni powiedzą, że... Aha. Po prostu wyrzucić ten węgiel. Aha. On ten samochód ma zabrać. Ale Krzysiek mówi, że to już jest jego samochód, że za długi przejmuje samochód. Jakie za długi? No tak mówił Krzysiek, że... Zaraz. O, i... No tak, odpowiadać będziecie na policji. Ale słuchaj, major, słuchaj. Tak zawalili węglem, że nie da się wyjechać. Halo. No co tam? Przejęłam mikrofon. No. Halo. No. Krzysiek, mam do ciebie pytanie. Słuchaj, Monika, daj tylko skończę mówić, nie? Tak, no. Tyle węgla przywieźli, że nawet nie da się wyciągnąć dźwigiem samochodu. Ale słuchaj, to jest lepsza sytuacja. No. Ja jak dzisiaj zadzwoniłam do Krzysztofa, bo on do mnie dzwonił parę razy. No. Oddzwoniłam. No. Krzysztof powiedział, że ma na to radę i ma na to pomysł. Jak to zrobić? Pamiętaj, że Krzysiek jest przebiegły jak Tommy Lee Jones ściganym, nie, Krzysiu? Ale poczekaj! O! Na pewno wykonam się do tej piwniczki i zamknął. Że Krzysiek chce majora zamknąć? Bardzo podejrzany. Kto? Tak? Albo zamknę! Czekaj, Monika! No? Przejmie! Ty! No, bo tak... Kupiłem fakturę! Remu zrobił? Ale major, to Krzysiek tak powiedział, że za to, że nie płaciłeś mu za mieszkanie. Ale za jakie mieszkanie? Major powinien... Za Polskę! Dobra, ja ci... Monika, posłuchaj. Posłuchaj mnie, ja już ci daję Krzysztofa, nie? Dobrze. I pamiętaj, że całuję cię tam, gdzie lubisz, nie? No. W broszurkę. On mi to już proponował. No. Broszurkę tam. No, cześć. Razem z nią idziesz. Halo? No. A dlatego, że ja ci powiem, że zadłużony w pensji jest. Słuchaj, uchem, a nie brzuchem. Krzysio, misio. I ksiądz raz kazanie mówi, a nie 10. To ja ci teraz powiem też. Zadłużony major jest w pensjach moich. Przepraszam bardzo, nieszkodliwy, bo nie ma, bo ja ci pokażę pismo od rzecznika warmińskiego i, a wtedy poczułeś mnie w d... Wiesz o tym? Bardzo proszę o... Przepraszam bardzo, tu major nawet nie wejdzie, wiesz? Nie wejdzie major, bo zamki jest zmienione i koniec. A proszę bardzo, niech będzie policja. Policja zawiadamiana jest. Wiesz o tym? I nie dzwonicie do mnie. Cześć. Słuchaj, ja nie chcę, żeby... Posłuchaj, ja nie chcę z tobą rozmawiać, wiesz? Nie, ja nie dzwonię do ciebie.
No, no to słucham ciebie, no. Do kamery patrz, Krzysiu. A to twoja lampka czarna? To ci oddam tą lampkę czarną, oddam całkowicie, możesz zabierać, wiesz, ona jest popsuta, wiesz? Wiesz, oddam twoje te czyściłka, wszystko, możesz zabierać sobie, wiesz? Ja używam ją, a przepraszam bardzo, ja ją używam. Czy ty głucha kobieto, czy co? Ja mam krzyczeć, gardło wydzierać nocą. Ona chyba nie wie, z kim tańczy, Krzysiek. Słuchaj, idź do lekarza usznego, niech ci przeburuje wiertłem uszy, dokładnie, chyba nie słyszała na oczy. A ile mam czekać chwil, powiedz. Nie. Przepraszam bardzo. Wtedy będzie 700 zł, jak policja odda. Wiesz? Słucham? Przepraszam bardzo, zarobiłeś na tunej tak 1000? Przepraszam bardo. Co ja zarobiłem, to zarobiłem. Krzysiek, to twój interes. A co ty obchodzi? A co ciebie obchodzi, że ja zarobiłem? Słuchaj, ale te pieniądze, co ukradli, to jeszcze jest w rozstrzygnięciu. Przepraszam bardzo, daj mi powiedzieć! Ale cię zdenerwowała, co? Wariatko. Halo, poproszę z Krzysztofem rozmowę. Ty, ale Krzysiu, nie chcę z tobą rozmawiać. Ale ja się chciałam zapytać, kiedy my możemy przyjechać z majorem. Tylko, to zapytaj go. Krzysiek, kiedy oni mogą przyjechać? Jak będą Szwedy. Krzysiek powiedział, jak będą Szwedy. Co? Jak będą Szwedy. No, a wiesz, Moniczko, ci chcę coś pokazać. Ale poczekaj. Ty mówisz, że ty zrobisz najazd na Krzyśka? Tak, ja zrobię najazd dla Krzyśka. O kurwa. Masz, Krzysiu, najazd chcę robić. Z czym przyjedziesz, ABW? Wiesz co, ABW już cię zawiadomione, do widzenia. Moniuszko, i więcej nie jestem, do widzenia. A zresztą chcę sobie coś pokazać na lajcie, na kamerze. Patrz, co mają, jak mnie, jak okradą, patrz. Halo. Halo? Wiesz co? Ja słyszałem co? Ja słyszałem, że ja nie trafiłem do Sudesa, tak? Ale przepraszam bardzo! Niech major trafi! Powiedz, kogo ty całowałeś za bramką? Majora czy mnie? Niech major usłyszy! Wiesz o tym? Co? Nie rozumiem, masz może ty. Krosty na języku miała. Że się zaraziła od ciebie, mówi. Krosty? Tak. Jako krosty? Babo! Jakie krosty? Jako krosty, powie. Krzysiek, powiesz, że się całuje w usta, nie w... Przepraszam. Całuje się w usta, a nie Nesa. A jak ty, majore, całowałeś Nesa? To są krosty. To są krosty. To są krosty, nie całe więcej majora w pesa, tylko całe w usta. To nie będziesz miała krostów. Wiesz, a może ciągałaś jeszcze jego pesa, to wiesz, podwójne masz krosty. O, to ja sobie z tobą się całować nie będę. Wiesz, idź ty z krostami, całować się z tobą. Jest to, odwal się no, ode mnie. Raz na zawsze. Bywaj z majorem, na razie. Zachęcam do zapoznania się ze zaktualizowaną playlistą Kroniki Uniwersum. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef Sztabu.